21 października odbyła się inauguracja roku akademickiego 2023-2024 połączona z uroczystym otwarciem nowej siedziby Powiślańskiej Szkoły Wyższej w Gdańsku. Od tej pory studenci będą uczyć się w wyjątkowym miejscu, czyli dawnym szpitalu zakaźnym na ulicy Smoluchowskiego, gdzie aż tętni medycznym klimatem. Podczas inauguracji zostali nagrodzeni autorzy najlepszych prac dyplomowych w uprzednim roku, a także osoby, które wyróżniły się wyjątkowym zaangażowaniem w pracę na rzecz uczelni. Wykład inauguracyjny pod tytułem Przyszłość pielęgniarstwa Quo Tandimus, poprowadzony przez panią Violettę Mędrzycką-Dobrowską, zainspirował wszystkich uczestników, co z pewnością przełoży się na jeszcze większą motywację do działania wszystkich osób powiązanych z uczelnią, zarówno studentów, jak i partnerów oraz pracowników. Z całego serca dziękujemy wszystkim, którzy pomagali i przyczynili się do otwarcia nowej siedziby i życzymy wszystkim studentom powodzenia w nowym roku akademickim.